Shiro czeka w kolejeczce też i ma jakieś fakty dla nas o pierogach, a mi się wydaje, że ja będę krótko jeszcze grał, więc chciałbym, żeby też jeszcze się zmieścił. Miłego dnia? Czy to jest coś, co ja mówię? Czy to jest mój catchphrase? O co chodzi, Gamer Girl? Miłego dnia od początku czeka? To ja jestem miłego dnia. Znaczy, ogólnie to jestem smutna ryba, tylko siema. Na Discordzie się inaczej nazywam. W sumie, bo ja przyszłam, bo tak... O, okej, okay, miłego dnia. Dobra, już rozumiem. To jest okej. Okay. Dopiero zaczaiłem. Już cię robię trochę głośniej, żeby cię wszyscy słyszeli. No, właśnie się zastanawiam, jak mnie słychać. Znaczy, ja w sumie nie mam jakichś ciekawostek, więc się pośpieszę, bo Shiro chce powiedzieć ciekawostki o pierogach. Nie ma problemu. Wybacz, ja po prostu nie mam w ogóle wzroku na Discorda i widziałem tylko, że Shiro pisał. No to jakby take your time. Rozgość się. No w sumie, znaczy, skoro był temat o grach, to ja go trochę pociągnę, bo jakby, ja na przykład, ja nienawidzę grać w horrory, bo ja się boję, ja się strasznie boję. W sensie, ja gram sobie czasem w Valoranta ostatnio, nawet dużo, i ja się tam czasem boję, jak mi ktoś wyskoczy, więc... Czy Valorant jest taki, to jest taka Diablo-podobna gierka, dobrze kojarzę? Nie, nie. Valorant to jest... kojarzysz League of Legends? Tak. O, okej. Okay. To jest gra od tych twórców i to jest taki CS, tylko tam są super moce jeszcze. Tak sobie pogrywam, bo tam postrzelam, czemu nie. Okej. Okay. Ja też bym się bał. Ale to dlatego, że jestem słaby w FPS-y. Ja sobie radzę w miarę, chociaż wcześniej grałam tylko w LoL'a bardzo dużo. To w strzelankach nie mam praktycznie doświadczenia. Czyli nie przeszłaś nigdy Sirius sama? Nie, niestety nie. A to słuchaj, piona, ja też nie. Ale kiedyś grałem na streamie, miałem takie postanowienie, że kurde, zrobimy teraz challenge, że przejdę Sirius sama. Wydaje mi się, że jak już na czwartym levelu trafiłem na ścianę i nie byłem w stanie nic zrobić. O, nie, no ja właśnie ogólnie strzelanek to Bioshocka. W Bioshocka bardzo dużo grałam i jeszcze jak... w Bioshocka też umiem. W sensie przeszedłem, tyle umiem. Ja przeszłam, to jest najlepsze, że przeszłam drugą część i Infinite, a pierwszej części jeszcze nigdy nie przeszłam. A ósmą to ja, boże, drugą to jest 8 razy przeszłam. To ja przeszedłem tylko pierwszą, więc możemy uzupełnić historię sobie tutaj nawzajem. No, a mogę się pochwalić przy okazji, że kiedyś jak byłam w Anglii, to znalazłam steelbooka pierwszego Bioshocka za 2 funty chyba. I ja byłam tak podjarana, że już nic mnie nie obchodziło w życiu, ja mam steelbooka z Bioshocka i... Czyli masz steelbooka z Bioshocka, ale nie przeszłaś go? Nie, jakby... Nie rozpakowałaś go w folii, on jest mint condition. Czekający na odsprzedanie, aż wyjdzie następny Windows i nie będzie się go dało na niczym uruchomić. Nie, to jest Xboxowa wersja i była używką, ale jakoś za każdym razem jak podchodzę do tej gry, to dochodzę do... nie wiem, może do 3-4 godzin zabawy i się poddaję, bo jakoś odechciewa mi się. No. Zrozumiałe. Ale też kiedyś grałam trochę w Tifa. Nie wiem, czy kojarzysz taką skradankę. Tak, ale ja, wiesz co, ja grałem tylko w trójkę, którą wszyscy mówili, że zdradziła całą serię. To chyba było Deadly Shadows? Tak, Deadly Shadows, tak. To jest jedyny Tif, którego grałem. Aha, no to ja to samo w sumie. O, super. No. Ale teraz... Ale tam były właśnie, bo to... Okej, rozumiem, nawiązujesz do horrorów, że tam były te kurwa zombiaki przerażające. I to jest to, gdzie ja skończyłem z tą zabawą. No właśnie, to jest jeszcze lepszy motyw, bo ostatnio jakby zajrzałam na Steama, co mam, bo już mi się nie chce strzelać do ludzi, to sobie patrzę, o, mam najnowszą wersję Tifa, bo jest jeszcze nowsza. I ona jest strasznie podobna do Dishonored, jeśli kojarzysz. W sensie czwórka? W ogóle to było fajne, dlatego że jakby taka ciekawostka na temat tego czwartego Tifa, on był chyba w jakimś development hell, że próbowali go wypuścić, nie mogli. I pamiętam, że była jeszcze taka wersja, gdzie było Tif, tylko że zamiast E było 4 właśnie umieszczone. I więc wszyscy czytali to jako Tiaf.
I wszyscy mi pisali tkiaw na temat tej gry tak pogardliwie. Kiedy tkiaw wychodzi. I w końcu na szczęście stwierdzili, że przypał i zmienili to. To dobrze. Może chcieli zrobić tak, jak masz Left 4 Dead. Albo coś w tym stylu. No, tak. Totalnie coś takiego właśnie chcieli. No to... Tylko, że stwierdzili, że to E będzie 4. No to nieźle. Jakby ja mało co miałam z Steve'em tak do czynienia, bo ja te pamiętam, że właśnie jak wychodziło, to był jakiś materiał na TV gry, ale tak to ja miałam gdzieś wszystko, bo wtedy jeszcze grałam w LoL'a i sobie supportowałam, ja byłam szczęśliwym człowiekiem. No, a ja ostatnio zaczęłam grać jakby, nie wiem, z 3 dni gram w tego Tifa nowego, najnowszego, może lepiej tak określę. No i tam był nagle motyw, że Garrett, to jest główny bohater, on jedno ma misję w psychiatryku. I ja grałam w to dzisiaj w sumie w nocy, o 3 w nocy w to grałam i ja myślałam, że ja umrę. Ja tylko się bałam, że moja siostra się obudzi. To jest największy strach, jak są właśnie efekty w prawdziwym życiu. Dokładnie, zwłaszcza, że ja mam tak czasami po prostu, że ja sobie gram i ona nagle wchodzi do salonu, bo mam komputer w salonie. I ja tylko jakby nic nie słyszę, bo mam słuchawki na uszach. I ja nagle się odwracam, a ona tam jest, to ja potrafię pisknąć. Więc ja się już bałam po prostu, bo w tym psychiatryku są właśnie też te zombiaki, czy coś w tym stylu. I ja umierałam wewnętrznie. Ja po prostu... Ja w momencie, kiedy ta misja się skończyła, to ja tak... Wow, w końcu! I ja stwierdziłam, idę spać, bo to za dużo emocji. I sobie ostatnio też nadrabiam... bo byłam tylko na kilku streamach, jak... Boże, to z robaczkami, jak grałeś. Bugsnacks. Boże, jakie to jest słodkie. Co nie? Nie mogę grać w takie rzeczy, a nie jakieś tify. No właśnie, słuchaj, nie pozwól, żeby patriarchat ci nakazywał, w co można grać, a w co nie można. Dokładnie. Bo Bugsnacksy, w sensie, ale Bugsnacksy tak naprawdę i tak są kurwa mroczne. W sensie, oni wszyscy się tam nienawidzą w tej wiosce. Nie mówiąc o tym, gdzie ta historia potem idzie dalej, ale to już ci nie będę spoilował, jeżeli byłaś tylko na fragmenta. Okej. Ja tylko jak na streamie byłam, to jak się spotkałeś z Agabel, ona chyba tak się nazywa, to pamiętam, tak to nie wiem, co się dzieje, więc może lepiej nie. No to wszystko będzie wrzucone, jeżeli tam sobie chcesz nadrabiać, to wszystko na YouTubkę trafi. No to... W sumie chyba to wszystko, a jeszcze jedno, to wszyscy mają pozdrowienia od mojej siostry. Nikt nie wie, kim jest moja siostra, ale powiedziała pozdrów. Pozdrów Dema i wszystkich to pozdrawiam. O, dziękujemy za pozdrowienia serdecznie. Podziękujcie, czat! To powiem jej zaraz. O, pozdrawiają. Słuchaj, nawet nie było wymagane, ale teraz będzie jeszcze więcej dzięki temu, że krzyczałem na nich. To zawsze działa. O, patrz, Pala się pojawiła teraz. Okej, to jeszcze miłego dnia. Miłego dnia. Ojej, poczułam się, bo... Przepraszam, jeszcze sekundę. No bo ja jestem tą osobą, która się chwaliła, że rzuciła studia. Okej. Czy to są twoje pierwsze studia w ogóle? Bo ja tak jakoś założyłem. Tak, dokładnie. Jakby ja zdałam maturę jeszcze niedawno. Okazało się, że potrafię coś z matmy. Liczyłam, że będę miała 13%, a miałam 42%, więc nie wiem jakim cudem. I skończyło się na tym, że myślałam, że ta pandemia nasza cała się jakoś inaczej rozwinie, że wszystko się uspokoi. To pomyślałam, okej, jeszcze zostanę sobie w domku, pójdę na studia z miasta mojego. No i poszłam na informatykę z grafiką komputerową i... Nie dość, że kompletnie nie ogarniam, co się dzieje na połowie zajęć. Po prostu jakby to ja nie jestem umysłem do tego, żeby pisać w jakichś systemach operacyjnych czy coś tam. No pewnie. No, to jeszcze zajęcia, które mnie interesowały, czyli ta cała nieszczęsna grafika komputerowa. To skończyło się na tym, że wykładowca, z którym miałam też laboratoria, nie pojawił się przez ostatni miesiąc. Oh no! Co? Tak. Okej, no to są dobre powody, żeby rezygnować ze studiów.
jak wykładowcy sobie polgują, olewają różne rzeczy. Mhm. O mój Boże, to jest złote. Fuck you, złote. Fuck yeah. A nie, nie trafiłem. Kurde, mogłem być bohaterem mojego koloru. Mogłem być bohaterem niebieskich. Wszyscy by mnie na rękach nosili, a to gówno. No widzisz? I tak chyba dać radę. Chciałbym móc z tego zrezygnować, widzisz? Są łatwe rzeczy i trudne rzeczy. Jakby studia, to studiami, ale ja w Fall Guys tutaj przynoszę hańbę swoim. No i sobie najczęściej oglądam właśnie, jak grasz w Fall Guys. Strasznie śmieszne, ale ja bym się strasznie spinała, jakbym miała w to grać. Ty myślisz, że ja się nie spinam? Ja jestem spięty cały czas! Ale to jest moje życie. No tak. Nie. Dobra, jesteśmy na pierwszym miejscu, kurde. Mimo, że ja nic nie pomogłem, musimy być z dobrymi niebieskimi dzisiaj. Dobrze, to ja życzę powodzenia w dalszych rundach i naprawdę spadam. Dobra, trzymaj się. Miłego dnia. Miłego dnia. Czy miałem jakieś wygranko oprócz tego jednego na streamie? Nie, żadnych. Dzień dobry. Siemasz. O, to Shiro przyszedł ze swoją kartką papieru i informacjami na temat pierogów. Czy chciałem jeszcze poruszyć przy okazji, zanim o pierogach, to dwie rzeczy. Enter the Gungeon. Tak, po pierwsze Enter the Gungeon. Generalnie jestem osobą, która całkowicie przeszła Enter the Gungeon. Zrobiła tam licza, który jest takim totalnym przekoksem na końcu gry. I generalnie ja ci mogę powiedzieć szczerze, że to nie twoja wina, że ty sobie nie radzisz na początku, bo ta gra ma bardzo trudną na początku. Jakby ta krzywa gry jest bardzo trudna na początku, bo trzeba zdobyć itemki, bo jakby na późniejszym, jakby później ta gra ma bardzo duży replay value. I się w nią bardzo fajnie gra, bo już są fajne itemki i można robić fajne kombosy z tymi itemkami, ale na początku nie masz ani itemków, nie masz ani skilla i totalnie nie znasz patternów przeciwników, więc jesteś totalnie jakby trzy razy w dupie. Jasne. Więc to nie twoja wina, a drugie to był poruszył... Jo, ty kurwa idioto pierdolona małpo, zabierasz mi ten i oczywiście, że nic nie zrobicie. O i teraz tutaj postawili platformę, no dobre, mogę tędy. Baranie łąki. Sorry, bo to jest akurat ten duże level. Emocje, to wszystko, tak. Tak, ten level mi daje po prostu jakby czerwona płachta na byka. Podobno w ogóle byki mają wyjebane na to, jakiego koloru jest płachta, tylko chodzi o ten ruch. Tak, one na ruch działają. No. A druga, to rozmawialiście przy Siriusami i mi się przypomniało, żeby polecić teraz gierkę. Generalnie Krotim to jest odpowiedź. Nie. Wygnoję. Kurwa, jestem 10, a 9 tylko przechodziło. Ajaj. Fuck. Shit. Fuck. Ciężkie. No, słuchaj, moje życie to piekło. Jestem youtuber, po prostu siedzę, zarabiam, kurwa, grając w gierki i myślę, że mam źle. Dobra. Uff. Jadąc dalej, tak, Croteam stworzył też grę, która się nazywa The Talos Principle i generalnie ta gra ma świetne jakby oceny na Metacriticu, tylko że mieli bardzo słaby marketing i totalnie tej gry nikt nie zna, a to jest moja jedna z ulubionych gier w ogóle. Chyba słyszałem o tym. I ja bardzo ją polecam, szczególnie że teraz jest na przecenie na 90% na Steamie. I nie ma sprawy, smutna ryba. I kosztuje 14 zł, bo ona jest do 30 grudnia ta jesienna. I generalnie bardzo polecam, jak ktoś lubił Portala, to myślę, że bardzo, bardzo będzie lubił tę grę. A czy to nie myślę, jest, że 14 czy to nie jest ta nie super jest... znana? Znaczy, no jest średnio znana. Myślę, że na jak na poziom tej gry, jak na jakby taki dobrość tej gry, powiedziałbym, to że jest niedoceniona. O. Czy to jest ta łamigłówkowa rzecz? Tak, to jest łamigłówkowa rzecz. O, ja to bardzo chciałem pograć. Przypomniałeś mi o tym. Ile jest teraz? 90% na Steamie. 14 zł, to jest, polecam bardzo. Boy! Świetna gierka. I'm going right now. Czekaj, gdzie jest mój Steam? Yeah. I'm buying this right. Super. Right the fuck now! Ta będzie grając na streamie, czy jakoś tam prywatnie? Wiesz co, znaczy myślę, że na streamie, bo ja prywatnie w gry nie gram. Ale właśnie boję się z łamigłówkami, bo łatwo
jakby dostać pomoc i z drugiej strony rozumiem, bo ja potrafię być frustrująco tępy w takich rzeczach, Nie, zwłaszcza kiedy generalnie gram te na streamie. łamigłówki tam są bardzo, bardzo intuicyjne i są bardzo dobrze zrobione. Tak, w sensie, że ja nigdy nie czułem, że potrzebowałem takiej pomocy zewnętrznej. Na przykład przy The Witness to tak bardzo się już wkurzałem na tę grę, bo totalnie nie ogarniałem tych łamigłówek, bo one nie były intuicyjne. A tutaj jest bardzo takie, jest dużo takiej zabawy z przestrzenią i dużo, dużo takiej łamigłówek, które są fajnie zrobione i tak intuicyjnie. Więc bardzo polecam. A teraz przejdę do Okej. meritum programu, czyli o pierogach. To czekaj, wiesz co? To Dobrze. przerwa teraz, tak dosłownie Jasne. wyłączam mikrofon. W sensie możesz rozmawiać z czatem, bo ciebie nie wyciszam, ale ja idę do toaletkę na minutkę. No dobrze, to ja poopowiadam o pierogach To na czekaj, ja czacie. też chcę o pierogach A no wiedzieć. dobra, dobra, To czekaj, to to. porozmawiaj teraz o czymś innym, porozmawiaj z czatem, po prostu podpowiadaj na Dobrze. pytania. Słuchajcie, drodzy czat, pytania do Shiro. Co byście chcieli wiedzieć od Shiro? Proszę bardzo. Jak coś, to możecie mnie pingować, jak macie do mnie pytanie na streamie. Ja nie mam problemu z pingowaniem. Shiro, jak to jest być Shiro? Myślę, że bardzo dobrze. Ja się czuję obecnie dobrze i jest super. Nie wiem, o co chodzi z pytaniem z noskiem. Może trochę można elaborate, poproszę. Wiesz co, Szapiel? Przy graniu w Tales Principle. Wiesz, Tales Principle to jest bardzo taka trochę filozoficzna gra. W sensie ona bardzo dotyka takich bardzo ciekawych tematów. I jakby myślę, że najlepiej jak zagrasz to samemu, bo tam jakby samemu doświadczysz tego doświadczenia, bo to bardziej się jakby będzie takie personalne, nie? To w ogóle jest taka, myślę, że personalna gra. I ona ma taki fajny storyline właśnie. Shiro, czy wilgotność gleby ma wpływ na to, czy mam większą ochotę na słone? Myślę, że to może być placebo efekt, ale jak placebo efekt działa, to znaczy, że działa. Ile Shiro jest w Shiro? 100%, całkowicie. O, to może być. Shiro, ten pomysł na nick to pochodzi od tego, że zawaliłem z takiego anime, które bardzo lubię, nazywa się BNA. I generalnie po prostu zawaliłem jednej z głównej postaci imię i ono znaczy biały po japońsku. Jest, nie wiem, po prostu ładnie brzmi. Ren, no nie wiem, w sensie ta muzyka jest taka, nie, no wydaje mi się, że taka ambientowa, nie? Co zmotywowało mnie, żebym być tym, kim jestem? Wiesz co, to jest skomplikowane pytanie, nad którym się zastanawiam często, ale wydaje mi się, że po pierwsze moje jakieś życiowe motywacje wynikają z tego, co robię, nie? Nie tym, kim jestem, tylko tym, co produkuję. Jakby to wyjaśniało trochę pytanie. Z Feksu mam 16 lat. Smutna żaba, tak, chodzi o tego wilka. Dużo. Nie, już nie jestem zły. No. Już jestem grzeczny. W sensie, ja mam właśnie tak, jak jestem zły, to mi się to przelewa na Boże, nikt każdy nie fragment słyszał życia. mojego żartu. Kurczę, sorry. Nikt nie usłyszał? O nie. Może No, go teraz niestety, powiesz. wszyscy tłumaczyli twoje, w sensie wszyscy słyszeli twoje wytłumaczenie, ale kurde. No trudno. No. No, znaczy Nie. teraz, no, znaczy mogę powiedzieć, mój żart polegał na tym, że powiedziałem, o, mam nadzieję, Shiro, że nie szkalowałeś żadnych mniejszości etnicznych pod moją nieobecność. I Shiro powiedział, że oczywiście, że nie. No. Bo to nie jest coś, co ktokolwiek by robił z Discorda Tak. Dymla. No to jedziemy chyba o pierogach. Jakby. Bardzo dobry żart w ogóle. To bardzo mi się podobał. Dobrze. Dziękuję. Teraz. Tak, zacznijmy może od pierogów, od wypełnień pierogów. Bo poszukałem na różnych wypełnień pierogów i znalazłem różne ciekawe. Na przykład jest pierog z mąki gryczanej z serem. Jest na przykład pierog. No w sumie nie, no resztę to w sumie znamy, bo no nie wiem, pierog z Tyle pomidorem. ciekawostek znalazłeś. Ale nie, są jeszcze Resztę inne, znamy, spokojnie, no spokojnie. resztę już wiecie.
Wiecie, jak nie, to dalej idzie. Dużo jest tych pierogów wymienionych, jakie są rodzaje, ale w zasadzie większość to jest znana w kuchni polskiej. Tak, etymologia wyrazu tego, w sensie skąd on pochodzi, on jest z języku polskiego, nazywano go na początku pirogami. W pojedynczej wersji to był pirug i tyle. Skąd są pierogi, Shiro? No pierogi wywodzą się generalnie z, no, z słowiańskiego jakby kultury, Polska głównie, trochę Ukraina w niektórych. Niektóre są oczywiście też z Rosji, no generalnie to jest taki duży obszar. No właśnie, bo to jest duży obszar. Ja jestem ciekaw, czy możemy jakby jako Polacy sobie przypisać, czy to właśnie trzeba prędzej Ukraińcom koronę oddać? Nie no, wydaje mi się, że możemy przypisać, bo etymologia wyrazu pieróg pochodzi z polszczyzny. Znaczy, ale to polskiego słowa pieróg. No, pirug. Które oznaczało wyrób z ciasta pszennego. Okej. Okay. Znaczy to może... No. Ciekaw jestem, czy w innych słowiańskich też to jest, czy po prostu... Bo jako, no, że patrzysz też rzeczy w języku polskim, no to sprawdzasz jakby, co się wywodzi z języka polskiego, nie? Tak, tak, tak. Dobra, teraz przejdziemy w ogóle do innych rodzajów pierogów wokoło świata. Na przykład w Afryce są fataja. I fataja są bardzo... Bardzo bym chciał na przykład je spróbować, bo one są usmażone na głębokim tłuszczu i są z farszem wołowym lub rybnym. Więc to są bardzo ciekawe. Z rybnym? Dobrze usłyszałem? No, z rybnym. Co my tu mamy jeszcze? Brazylijska. Wow, w brazylijskim wygląda śmiesznie ten pierog. On się nazywa coxinhas. I on jest pierogiem z nadzieją z kurczaka w kształcie nogi drobiowej. I co jest ciekawe bardzo, on bardzo śmiesznie wygląda. Super, no pierogów jest cholera, ale to teraz właśnie faktycznie wymieniasz takie, których ja nie znam w ogóle, nigdy nie słyszałem. No. Kuba mówi, azjatyckie są bardzo smaczne, ale masz więcej niż jedne azjatyckie, Kuba. Jest dużo azjatyckich różnych pierogów. Głoti, jałozdi, wonton, to jest dużo rzeczy. No. Czeskie są, nie, czeskie to nie, jest fińskie i to się nazywa pierogi karelskie. I to jest takie otwarty pieróg z nadzieją różowym bądź ziemniaczanym. Też fajnie wygląda. Jak jest otwarty, to no, dla mnie moje... nie pieróg. Jakby ja jestem... No trochę tak. To cinkali, czy cinkali to są te gruzińskie? To chyba tak, to chyba są pierogi. Tak, cinkali... Tak, one są też bardzo dobre. Ja jadę. Moje ulubione pierogi to są chyba... Chyba albo te chińskie... jaozi. Albo samosy indyjskie. One są bardzo dobre, takie ciasto mają specyficzne i one są z nadzienia mają fajne. O, znaczy dużo też pierogów nie jadłem, nie jestem jakimś koneserem, ale no... To idziemy, ale nie, ale widzę, że idziesz tutaj głęboko, bo myślałem, że mówimy tylko, kiedy właśnie pytałeś mnie o to, to dobrze widzisz, że cię zaprosiłem tutaj do programu, myślałem, że masz na myśli tylko pierogi nasze tutaj, polskie i po prostu jaki farsz wybieram. To wtedy bym powiedział po prostu ruskie, nie, no co, ty kocham panie. Ruskie. Ja jestem bardziej taki z mięsem albo z tymi, z kapustą. Ale no nie no, mówię, że właśnie pierogi, wiesz, to nie jest tylko polska rzecz, że to jest bardzo taka rozległa rzecz. No tak, tak, to prawda. Po prostu cokolwiek co jest w cieście. W sensie, że farsz w cieście, tak? To jest to, co definiuje pieróg ogólnie na świecie. W sensie to jest to, jak stwierdzamy, czy coś jest pierogiem, czy nie, przynajmniej u nas. Generalnie jak patrzę, to wszystkie pierogi afrykańskie definiuje to, że są smażone, azjatyckie to, że mają bardzo cienkie ciasto i jakieś ciekawe jeszcze, no są te włoskie, tortellini, ravioli, no to raczej znamy. No i tyle, dobra, teraz przechodzimy do ostatniego segmentu, myślę, że najfajniejszego. Czekaj, moje ulubione pierogi to są... No właśnie, no. Czekaj. To są te... Kurde, czemu ja ich nie pamiętam? To są te chińskie, czy japońskie? Te na parze takie cieniutkie, z takim cieniutkim cieściem. Bao. Pierogi bao? Nie, bao to są takie grube... Nie, bao to są takie... Bao to jest co innego, ale bao też są spoko. No. I bao to chyba nie do końca. O, gyoza, dokładnie, gyoza. Kocham gyozę. Gyoza. Ja też bardzo je lubię właśnie. No to tak, nie wiem, masz coś do dodania do tej sekcji pierogowej, bo będziemy przechodzili do finałowej, powiedzmy takiej, myślę, że najbardziej takiej ekscytującej. Gyoza chrupkie? To chyba tylko wtedy, kiedy masz je z głębokiego oleju, ale normalnie one są na parze, więc są mięciutkie, cienkie. Tak, znaczy... I maczasz je zazwyczaj w sosie.
Tradycyjnie gyozy się robi tak, że się na początku je smaży od dołu, a potem się je zalewa to jak się smaży wodą, żeby to się zaczęło, żeby to się parowało i to daje jakby temu spodowi taki, wiesz, smaczek. Mhm. Więc one są częściowo smażone. Okej. Okay. Oh, fuck you! Kurwa, najgorsza gierka! Co ja poradzę, że arbus na mnie leci? No i co ja poradzę? Wszystkim... I kurwa, spadł. Nienawidzę. Fall Guys to jest gra dla dzieci, nie dla ludzi ze skillem. Bo ludzie ze skillem po prostu tutaj trzęsą zębami z nienawiści do tych randomowo rzucanych owoców. No... Czy to jest sprawiedliwe? Nie, absolutnie nie. No, dobrze. Dziękuję. Teraz może na rozluźnienie trochę atmosfery. Chociaż nie, no w sumie atmosfera jest bardzo spoko. Omówimy właśnie rekordy pierogowe, nie? Kto zjadł najwięcej pierogów? Kto najwięcej pierogów zjadł? To bym chciał wiedzieć w pierwszej kolejności, poproszę. Zjadł? Dobra, to muszę wygooglować, bo mam... Dobra, zaczniemy od pierwszego. Najciekawszy według mnie rekord. Rekord Guinnessa w zrobieniu jak największej ilości pierogów w godzinę. Uwaga, ma Polak, a dokładnie Polka, pani Beata z Krakowa, która ogarnęła, zrobiła, ulepiła 1066 pierogów w jedną godzinę. Zajebiście, Beata jest kurwa silna. Pani na święta, to ona tam robi karierę ostro. Me. To jest około jednego pieroga na 3,4 sekundy. Wyobraź sobie zrobić pieroga w 3,4 sekundy i tak... Niesamowite. I co, i nie rozpadają się przygotowania? Właśnie, kurde, bo to jest najtrudniejsze. Nie. Jakiego rodzaju pierogi? Czy to jest ogólnoświatowa dyscyplina? Bo jeżeli mówisz o pierogach, czy chodzi właśnie o polskie... Dlatego, że wszędzie na świecie pierog polski nazywa się pierogi, nie? Tak. Więc nie, no, chodzi czy chodzi konkretnie o danie nazywane pierogi, czyli nasze polskie, i wtedy nie dziwota, tak, że Polka będzie zwycięszczynią. Dokładnie, no. Więc nie, chyba, że właśnie włączylibyśmy właśnie jakieś inne rodzaje pierogów, ale to wtedy była nie fair konkurencja. No ale wiadomo, że jeżeli Polacy robią głównie pierogi, no to Polka będzie królową pierogów. Więc ona tak naprawdę walczyła tak tylko z innymi Polakami, a to jakby żadne osiągnięcie, umówmy się. No, a teraz mamy drugi rekord Guinnessa, który jest największym pierogiem ulepionym kiedykolwiek. I tym razem nie jest to Polska, ale jest to też przewidywalne, jest to USA. W USA ulepili największego pieroga. To rozrobiła restauracja River Casino. Ona jest w Pittsburghu ulokowana i ten pierog miał 55,79 kg. Więc to był potężny pieróg. No, w sensie, ciekawe, kto to zjadł. Taki oszukaniec pieróg, bo oni go zawinęli tak na kwadrat, nie? W sensie, że na taki prostokąt, a nie na taki prawdziwy, dobry pieróg, ale dobra, niech mają tam Amerykańcy swój rekord pierogowy. Maurice Mr. Collins, do której gram, no prawdopodobnie zaraz będę kończył, bo już kończę swoje trzecie piwko i wydaje mi się, że potem już się nie nadaje do streamowania i nie chciałbym tutaj robić po to streamów. Mamy, nie ma rekordów, chyba nie ma... Nie ma rekordów więcej. W zjedzeniu najwięcej pierogów, jest tylko sam artykuł o pani Beacie, która jest świetną kierowcą. Boże, pani Beata się pcha, kurde, do tych mediów po prostu, rękami, nogami. Nie, no bardziej media się pchają do niej, no przecież ulepiła 1660 pierogów w godzinę, no come on. Wyborca chciała z nią wywiad na pierwszą stronę. No... Fakt, pierogi to jest całe życie pani Beaty Pobiorek. I Polski w ogóle, jako naszego narodu. Proszę, ja poprosiłbym grzecznie brawa dla pani Beaty na czacie, bo ona zasłużyła, jakby kultura polska zawsze jej będzie wdzięczna. Jest. W ogóle ja bym szanował nawet... O, jest TVN24. Wygrała konkurs jedzenia pierogów. Zmarła, gdy odbierała na... Co? Czemu o tym nie powiedziałeś, Shiro? No. To jest najważniejsze! Nie wiedziałem o tym. Czekaj, jak to zmarła, gdy odbierała nagrodę? Czy to jest jakiś eufemizm? Czy autentycznie zmarła, gdy odbierała nagrodę? Bo to jest twardy twist. Co? To jest twardy twist. I co to z suszoną śliwką? Czy tam jest zmarzła, czy ja źle przeczytałem? Zmarzła, kiedy odbierała nagrodę? Pierogi w godzinę ulepiły. Nie, no.
Ej, to by bardzo... O nie, to byłby największy twist. Jak tam jest? Bo ja już nie mogę czytać, dlatego że teraz robię szupę sztuczki. Nie, ja właśnie szukam, ale na innych nie ma żadnego takiego... No to, ale to nie możesz kliknąć tego typu N24? Lady Evelyn wrzuciła. Taki artykuł. Było napisane, że zmarła, albo zmarzła. I był link na czacie przed chwilą. Wow. Wow. Easy there. Wow. Uśmiech. No. Czy ktoś już tu przeczytał ten artykuł? Bo się wbijam specjalnie, żeby wam powiedzieć. U, super, przeczytaj artykuł, proszę. No przeczytaj, proszę, bo ja nie mogę znaleźć. Jest artykuł z 2014 roku, ale to jest piękna historia. Ja w ogóle wygooglowałam po prostu konkurs jedzenia pierogów na czas, żeby znaleźć jakichś rekordzistów, a to był pierwszy... Przedstawisz się dla czatu i streama? To co? Przedstawisz się dla czatu i streama? A, to ja Ewi jestem. Przepraszam. Okej, okay, super. Nie, nie, spoko, bo wydaje mi się, że właśnie to jest fajne, kiedy jakby pojawia się randomowa osoba i są różne osoby na streamie, żeby po prostu właśnie się przedstawić, kto się pojawia. Jasne, bo potem znowu będzie, że mysza. Dobra, konkurs odbywał się 15 listopada w mieście Stryj w obwodzie lwowskim w ramach jarmarku rolniczego i 51-letnia kobieta w ciągu zaledwie kilku minut zjadła około 50 ulepionych z ciasta werenyków i nie miała sobie równych. Gdy jednak czekaj, ona zjadła czy ulepiła? Czyli to jest inna osoba? Tak, 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 to jest od zjadania. Ja to o nie! Będzie, ale o, okej, okay, to ja nie przyjąłem tego. Fuck. Słuchajcie, no w kilka minut zjadła 50 ulepionych z ciasta werenyków i nie miała sobie równych, gdy jednak wyszła na scenę, by odebrać zasłużoną nagrodę, zemdlała. Karetka pojawiła się na miejscu po kilku minutach, jednak lekarz mógł już tylko stwierdzić skąd. Matko kochani, święta. Myślę, że możemy ustalić, że 50 pierogów to jest limit na kilka minut. Pilnujcie się w te święta. Słuchajcie, 50... No... Jezu, what the fuck? Jak ciemne, skąd... Jaki Jezu. Mroczny stream. Jezu. To brzmi jak jakaś czarna historia. Coś, ale to... Dlatego właśnie nie piszą o rekordzie z jedzenia najwięcej pierogów na wiadomościach. No. W ogóle to są najgorsze rzeczy, kiedy właśnie... W sensie, no bo pani Beata... Czekaj, ona się też Beata nazywała, dobrze? Dobrze pamiętam? Nie. Tutaj nie. To jakaś... To w ogóle z Ukrainy. No w ogóle z Ukrainy, to nie ma co się przejmować. Nie, na pewno ale... nie żadna Beata. Na pewno nie żadna polska Beata. Nie, ale jest taki, kurczę, przerażająca rzecz w ogóle, kiedy właśnie umierasz, czy ktoś umiera w śmieszny sposób i naturalnie to jest nadal tragedia dla wszystkich ludzi wokół, ale my widzimy tylko śmieszną historię. Ja za każdym razem mam takie, o mój Boże, to musi być takie straszne przeżywać żałobę, kiedy wszyscy wokoło ci jakby śmieją się, a cała reszta rodziny dookoła musi nie mówić o tym, co się wydarzyło, bo inaczej to będzie śmieszne. Jeżeli idziesz właśnie na pogrzeb jakiejś osoby, o, kochała ten i co, i na pogrzebie jakby nie powiesz o tym, że zjadła 50 pierogów, ale pomyślisz to. Pomyślisz to, że ksiądz nie wspomniał o tym, że zjadła 50 pierogów i pomyślisz sobie potajemnie, o i dobrze, że nie wspomnieli o tym. Co ja chcę? Boże, ja chcę to jest ksiądz. W ogóle dramatyczne. Na końcu tego artykułu jeszcze piszą, że to nie jest pierwsza śmierć na popularnych na Ukrainie konkursach zjadania potraw na czas. I że w 2011 roku gdzieś tam zmarł emeryt, który jadł też te a la pierogi tak szybko, że doznał gwałtownej niedrożności jelit, zwanej też skrętem jelit. Matko bosko. Gdzie pierogi zbierają kolejne żniwo. Boże. Co za... O nie. Boże, to brzmi jak taki naprawdę dramatyczny komiks. Kurde, niektórzy tutaj potrafią. A, mam ogon. Może jedzenie pierogów okazało się sportem ekstremalnym, no. Bardzo niebezpiecznym. Zabierzecie mi ogona. Nie zaczerniam. Nie zabierzecie mi ogona, jeżeli będę przewrócony przez cały czas. Fuck you! Fuck you, dawaj ogon. Fuck you. Chyba też będę znikał. Idziecie se? Dobrze. Bo ja jestem i tak porażką. Ale super było. Dziękuję wam. Dziękuję, jestem zdruzgotany, dowiedziałem się tego faktu, ale dziękuję i fajnie było. Kurde! Był minidem. Zieloni, come on! Róbcie coś.
Fuck, dwóch? Naprawdę? Czy ja mam wszystko sam robić w tym domu? O. To życzę ci szczęścia, chociaż go nie potrzebujesz w tej grze, to jesteś dobry. A... Trzymaj się, no to właśnie przegrałem, dzięki. Symka, dobra, to, dobra, to nie miało być ironicznie, przepraszam. Nie, no, no wiem, że nie miał. Baba. Kurde, ale pogadane mieliśmy dzisiaj. Ja już jestem słaby w gierkę. Znaczy, nie żebym był dobry w gierkę dzisiaj. Coś nie idzie dzisiaj. Ale fajnie się gadało z wami. Shiro, masz bardzo sympatyczny głos? To prawda. Shiro ma dobry głos do gadania. Totalnie. Dobrze się słuchało twojego... Wiem, że byłem tylko tam na drugim połowie, ale, ale dobrze się słuchało twojego demtoku. W sumie myślę, że po opierdoleniu 50 pierogów to szczęśliwa śmierć i ja umarłabym szczęśliwa. Więc, więc widziałem parę razy widziałem taką budę germażeryjną, przechodząc i odbierając rzeczy z paczkomatu. I w budzie germażeryjnej jakby nigdy tam nie zajrzałem do środka i pomyślałem sobie, kurde, nie mam nic na obiad, wziąłbym coś z jakiejś dobrej germażerki, może to jest jakaś dobra germażerka. Wchodzę tam, to był moment właśnie, gdzie zaczynało być dużo przypadków koronawirusa, w sensie, że jebło. Więc wchodzę tam i jest taka starsza, ledwo oddychająca pani, siwa, przysadzista i pozbawiona oka. I ja mówię, poproszę 20 deko pierogów. I ona mówi, ja nie mam wagi, czy może być 10 sztuk? Powiedziałem, dobrze. I dostałem 10 sztuk, co okazało się, to były duże pierogi, więc to ważyło jakieś 600 gramów. Powiedziałem, będę płacił kartą. Pani powiedziała, nie ma karty, tylko gotówka. Dysząc ciężko, nie posiadając oka przez cały czas. Ja też się bałem tej pani. Ale też bałem się o nią. W tym trudnym czasie, jeżeli ona jest jakby narażona i ten, i wymienia się gotówką, jakby mam nadzieję, że ta pani się trzyma. Nie zaglądałem tam od tamtego czasu. I poprosiłem o ruskie pierogi. I naturalnie jest szansa, że ruskie pierogi dalej zawierały smalec, bo czasami ruskie pierogi zawierają smalec, zwłaszcza jak lepią je starsi ludzie, którzy mają wyjebane na twoje ekstrawaganckie potrzeby, że chcesz nie jeść mięska. Więc zapakowali mi pierogi. Zapakowała mi pani pierogi. Nie miała wydać mi z pieniędzy, mimo że to była 20 złotówka, więc dostałem po prostu worek groszaków. Wróciłem do domu z tymi pierogami i jadłem te pierogi i byłyby dobre, w sensie były dobre, były takie sobie, tak naprawdę, ale jeden pierog był wyśmienity, jeden pierog bardzo mi smakował, dlatego że zawierał mielone mięso wyjęte właśnie z rosołu, już takie wygotowane rosół, takie pyszne, mielone mięsko. Tylko ja chciałem same ruskie, co nie? I jakby on był bardzo dobry, tylko ja miałem mieć wege dzień. I jakby ja swoim postanowieniem miałem nie jeść żadnego mięsa, ale jak już dostałem pieróg z mięsem, wbrew swojej woli, to ja go nie wyrzucę, dlatego że to już jest mięso, które się wydarzyło. Jakby to nie jest tak, że komuś oddam to mięso. Come on, jakby... It's a freebie. To jest darmowe. To jest mój wegetariański dzień z mięsem. I tyle. Nie chodzi o to, że jest zjedzone. Więc ja dziękuję tej pani bez oka, dlatego że to był najlepszy pierog, bo te ruskie były takie se. Ten mięsny był...